Rosną zagrożenia wynikające z tego, że technologia idzie tak szybko, że państwa często nie potrafią na to odpowiadać. Więc gdybyśmy do tego włożyli jeszcze czynnik wojny na Ukrainie, który jest bardzo ważny, bo on spowodował, że i Ukraina, i państwa NATO są coraz bardziej zagrożone, a widać to po ilości incydentów, to jestem przekonany, że mamy do czynienia z działaniami, które nie nazwałbym wojennymi, ale zimnowojennymi na pewno. Rośnie skala ataków ze strony Rosji i Białorusi, rośnie skala ataków z państw też sojuszniczych.